Hej, dzisiejszy filmik będzie filmikiem konkursowym. Konkurs z okazji oczywiście takiej, że jest 10 tysięcy widzów. I nie wiecie, jak właściwie dużo to dla mnie znaczy. I nie wiecie, jak się cieszyłam, jak dowiedziałam się, że mam te 10 tysięcy. Oczywiście już trochę mi jakby tej energii przeszło, ponieważ to było tydzień temu. Ale nadal się cieszę i po prostu chciałam powiedzieć, że to bardzo dużo dla mnie znaczy, że jest was aż 10 tysięcy i widzicie, że się zacinam, ponieważ nadal w to nie mogę uwierzyć i nie czuję się, jakby to było 10 tysięcy. Czuję, jakby to było nadal to 50 widzów, które miałam w zeszłym roku, jakoś jak zaczęłam kręcić. Więc to jest dla mnie naprawdę coś, w co jeszcze nie mogę uwierzyć i jeszcze to do mnie nie dotarło. Więc no, po prostu to do mnie nie dotarło, dlatego nie mogę więcej o tym powiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że bardzo wam dziękuję, że jest was aż 10 tysięcy. I tylko to mogę powiedzieć. Dlatego zorganizowałam konkurs, gdzie będą 4 nagrody do wygrania. Nagrody będą, później wam o nich więcej powiem. Jeszcze coś, co w ogóle jest nie do rzeczy też, ale obiecywałam komuś, że to powiem, więc poświęcę te 5 sekund lub troszkę więcej, żeby powiedzieć, że lubię Dominika Majchrzyka. Tak, to było to 5 sekund, może trochę więcej. I teraz przejdę do konkursu. Więc będzie to konkurs na OOTD, wiosenny lub letni, jak wolicie. I ogólnie to, co musicie w nim zrobić, to jest po prostu ubrać się jakoś fajnie, co uważacie, że jest letnie lub wiosenne. Poprosić kogoś, żeby zrobił wam zdjęcie, koleżanka, tata, kolega, mama, ktokolwiek. Szczerze, to nie jest akurat ważne w tym konkursie, ale żeby ktoś wam zrobił zdjęcie tak nawet na szybko, czy to jest coś, co założycie do szkoły. I jest kilka tylko zasad, takich bardzo malutkich. Mam je tu napisane, dlatego patrzę się trochę niżej. Nie muszę widzieć waszej twarzy, możecie zrobić zdjęcie, gdzie nie widać waszej twarzy. Muszę tylko widzieć to, w co jesteście ubrani od właściwie tutaj od szyi dotąd. Chyba, że macie jakiś naszyjnik, nie wiem, który coś tam tu, albo macie kolczyki, które chcecie pokazać, czy coś z włosami macie zrobione, co chcecie pokazać. I muszę widzieć też wasze buty, czy może nie macie butów i zdecydujecie, że chcecie mieć gołe stopy, że to jest takie letnie, nie wiem. Robicie, co chcecie w tym. I no, i jeszcze kilka rzeczy, tak, czemu, nie wiem, czemu cały czas to powtarzam. Więc musi być wyraźne, żebym widziała, co tam jest, czy to są paski na przykład na bluzce, czy coś takiego. I wysyłacie mi wasze zdjęcie na maila. Musicie w tym mailu kilka rzeczy napisać, czyli jeden musicie napisać, co was do niego zainspirowało lub czemu wybraliście poszczególne rzeczy, które są w tym stroju, na przykład dlaczego wybraliście tą bluzkę, albo na przykład ja bym powiedziała, że wybrałam tą koszulę dzisiaj, żeby ją założyć, bo jest wygodna i bardzo mi się podoba i sądzę, że pasuje do moich spodni i nie wiem. Bo jeśli wybierzecie coś, co na przykład nie pasuje do siebie, tak jak ja lubię to robić, musicie powiedzieć, że na przykład złożyłam te dwie rzeczy razem, ponieważ nie pasowały do siebie i chciałam pomieszać taki styl z takim stylem i bla bla bla. Wy wybieracie, co wy tam piszecie. Musicie napisać wasze imię, tylko pierwsze imię, nie chcę żadnych nazwisk, adresów, nic innego, telefonów, nic innego nie chcę, bo zdarzyło się, że osoby mi to wysłały i ja tego nie chcę, ponieważ jest mi to niepotrzebne. Dopiero jeśli wygracie, napiszę do was maila, odpiszę na to, co wy mi napisaliście i powiem, że o, wygraliście, macie któreś tam miejsce, wybierz sobie nagrodę i potrzebuję twój adres, nazwisko, do wysyłki, numeru telefonu nie potrzebuję czy nic takiego, więc nie wysyłajcie mi tego. Więc konkurs trwa do piątku, 15 czerwca, ponieważ później wyjeżdżam i mnie nie ma. Więc do piątku możecie mi wysyłać i dwa zestawy max mi wysyłacie i proszę w jednym mailu, żeby to były w jednym mailu, ponieważ inaczej nie mogę szukać, więc no, jeden mail tylko proszę. I są 4 nagrody, które teraz wam pokażę i oczywiście pierwsze miejsce będzie miało pierwszeństwo wybrania sobie nagrody, tak samo drugie i trzecie, wiecie, tak po kolei, żeby szło. Więc zacznę od mam dwóch firm produkty, jedne Neutrogeny i drugie sama, nie wiem co to za firma, już nie pamiętam, kupiłam je długi czas temu, a sama używałam tych produktów, więc mi się spodobały. Ona się nazywa Good Things, nigdy nie mogłam znaleźć, jak ona się nazywa, bo dużo tutaj piszę, więc zacznę może od tych, skoro już zaczęłam o nich mówić. Więc tutaj jest taki
Dobrze, to teraz trzeba opisać je. A jak wiecie, jestem kiepska w tym opisywaniu, więc to jest taki trochę do przemywania twarzy, taki mleczko trochę. Coś w tym stylu, więc ja o tym nie mogę powiedzieć, ponieważ to jest tylko mleczko do przemywania twarzy. I powiem wam, co tu jest, nie, bo może chcecie wiedzieć, czy warto wygrać, więc... są tu winogrona. Są tu winogrona i inne owoce, jak oni to mówią. Podobno naturalne. I jak oni tam napisali, podobno same dobre rzeczy. Tak samo jak, wiecie, to się nazywa Good Things, dlatego napisali, że Just Good Things. Więc ja tym nie powiem, wiem, że trochę kiepska opinia, ale jak wiecie, ja nie umiem opisywać rzeczy. I później jest 5-minutowa maseczka na twarz z awokado i takich berries, no. Inaczej ją opisać nie mogę. Jest bardzo fajna. Używam ją, więc to są dwie rzeczy i to niby jest mniejsze, a to większe. Tylko wiecie, to na pewno przyda się wam... Znaczy, w taki sam czas zużyjecie, ponieważ maseczki nie nakłada się codziennie, a twarz się myje raczej codziennie, więc to wy wybieracie. I dwie następne rzeczy to są firmy neutrogenne. To jest taki scrub, daily scrub, taki na co dzień. A to jest po prostu żel do mycia twarzy. Co teraz o nich powiedzieć? Więc do mycia twarzy, one ogólnie, oba produkty są na twarz taką, co ma jakieś zanieczyszczenia, jakaś taka trądzikowa cera. Ale tak naprawdę to jest dla każdej cery, więc nie musicie mieć trądziku. Ale mówi, że dobrze działa na trądzik i eliminate, czyli usuwa trądzik. Dobra, to jest wszystko, co miałam o tych produktach do powiedzenia, więc pierwsze miejsce wybierze sobie jedno z tych produktów. Produkty będą też napisze niżej, żebyście zobaczyli, jeśli wygracie, żebyście mogli wybrać lepiej i może będzie dokładniejszy opis, ponieważ ja naprawdę nie umiem opisywać. Dobra, to jest mój cały filmik, trochę się przedłużył, myślałam, że będzie krótszy. I pa, pa!